οι ταχυρουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιότρια άδειλονες αγγελίων προσάδοντες πάσα νύμπιο. Κιμζε γεστ όν, νε βεποβιεδιάνε, σαμοίστνε ιστνιένε, jedyny, stwórca wszystkiego. Zarazem komunia osób. W tej komunii wzajemne obdarowywanie pełnią prawdy dobra i piękna. Nade wszystko jednak niewypowiedziany. A przecież powiedział nam o sobie. Powiedział także, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo. W polichromii sekstyńskiej Stwórca ma ludzką postać. Jest wszechmocnym starcem, człowiekiem podobnym do stwarzanego Adama. W dzisiejszym fragmencie skoczyliśmy trochę do przodu, dlatego że chciałem zmierzyć się z tematem dotyczącym Boga jako przedstawienia Boga jako mężczyzny, jako Ojca. I papież mówi, podkreśla, że Bóg jest kimś niewypowiedzianym. On jest nade wszystko jednak niewypowiedziany. I zaraz potem dodaje, a przecież powiedział nam o sobie. Powiedział także, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli poprzez stworzenie człowieka takim, jakim jesteśmy, powiedział nam o sobie. I mówi dalej, w polichromii sekstyńskiej Stwórca ma ludzką postać. Jest wszechmocnym starcem, człowiekiem podobnym do stwarzanego Adama. Ten temat chcę podjąć dzisiaj, dlatego że niedawno w dyskusji facebookowej parę osób zarzuciło mi herezję i to, że uważam, że Bóg ma płeć i że Bóg jest mężczyzną. Oczywiście w trakcie tej dyskusji nie chciałem prostować ich wyobrażenia o mnie, które było zupełnie zabawne czy śmieszne, chociaż oni bardzo na poważnie brali te oskarżenia wobec mnie. Ale ponieważ temat jest ciekawy i ciekawy z punktu widzenia wiary człowieka i osobistego doświadczenia, także modlitwy, bo kiedy się modlisz do Boga, to się modlisz do kogo? Bardzo często w modlitwie mówimy: Panie Boże, zrób to, Panie Boże, chcę tego, Panie Boże, dziękuję Ci. Czyli jest takie uniwersalne jakby słowo, nazwa, imię Pan Bóg. I ta hierowi mistyko zikonizuje się, kiedy żołbio triady do misja i do niego nie posadzuje się, pasa nie Żeby się modlić do Pana Boga właśnie, do Boga, trzeba mieć jakieś Jego wyobrażenie. Już klasycznym jest w naszych czasach powiedzenie, że własny ojciec, rodzony ojciec, relacja z ojcem bardzo wpływa na wyobrażenie o tym, kim jest Bóg Ojciec. Że ojciec jest figurą Boga Ojca. Cały czas mówimy tutaj o przedstawieniu Boga jako mężczyzny, jako ojca. I o tym też mówi papież. Chociaż Bóg jest niewypowiedziany, to jednak przedstawiamy Go tradycyjnie jako wszechmocnego starca, człowieka podobnego do stwarzanego Adama. Symptomatyczny jest ta reakcja moich rozmówców w tej facebookowej dyskusji, dla których mówienie o tym, że Bóg jest, ma płeć, że Bóg jest jakimś mężczyzną, jakimś człowiekiem, jest czymś zupełnie śmiesznym, jest czymś zupełnie od rzeczy. Wręcz ten młody mężczyzna, tak myślę, że młody, zapytał mnie się, czy wykładowcy księdza wiedzą, jakie głosi ksiądz herezję? No właśnie, a inna pani skomentowała, pozwolę sobie zauważyć, że Bóg nie ma płci. Jezus Chrystus stał się człowiekiem, mężczyzną, ale przyjął człowieczeństwo pełne.
I teraz mówi, zbyt mocny nacisk na męskość, kobiecość, to co w nas różne jest nieco ryzykowne. I dalej mówiła, że w Biblii też określa się Boga, jako Bóg mówi o sobie, jako matka, przygarnia Izraela i tak dalej. I na koniec ten młody mężczyzna powiedział, że już chce skończyć, dlatego że ma ciekawszy pomysł na dziś, bo to rano, niż bicie piany z kimś, kto uważa, że Bóg jest mężczyzną. Miłego dnia. Czy więc Bóg jest mężczyzną, czy nie jest mężczyzną? Czy jest ojcem, czy jest matką? Czy mówienie, że Bóg jest ojcem, jest ważne dla nas, czy nie jest ważne? To jest pytanie, które chciałbym postawić w tym odcinku. I może bardziej niż dać odpowiedź, już pełną, sformułowaną, chciałbym podać parę fragmentów biblijnych i parę myśli, parę twierdzeń, które będą nas prowadzić ku odpowiedzi. I tę odpowiedź trzeba znaleźć, dlatego że w naszym życiu wiary nie możemy się modlić, zwracać do kogoś, kto jest czystą abstrakcją, albo zwracać się do kogoś, mówiąc ojcze, mówiąc sobie, a tak naprawdę to ten termin nie ma najmniejszego sensu, bo Bóg nie jest mężczyzną, bo Bóg nie ma płci, bo mówienie tak o Bogu jest czystym nonsensem. Wydaje się, że ta duchowość, czy duchowość tych ludzi, którzy ze mną dyskutowali, zmierza w tym kierunku. Ale jest to, nie wiem, duchowość bardzo intelektualna, która sobie porządkuje świat i Boga według swoich racjonalnych kategorii, ale jest to Bóg bardzo filozoficzny i nie ma w nim, w tym wyobrażeniu, w tej teologii Boga miejsca na osobistą relację. A tej osobistej relacji uczył nas Jezus Chrystus. Kiedy Jego uczniowie poprosili, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów, on mówi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz. Czy w takim razie Jezus wprowadza nas w jakąś fikcję modlitewną? Chyba nie, bo z kolei Jan, jego umiłowany uczeń, w Ewangelii opisuje jego modlitwę Jezusa do Ojca, gdzie on się zwraca w taki sposób bardzo wewnętrzny, bardzo osobisty do Ojca. Mówi, Ojcze, modli się. I nie jest to kwestia filozofowania. Cały rozdział 17 jest, mówi, Ojcze, jeżeli się przejdzie też teksty liturgiczne, teksty eucharystyczne, wszystko co trzeba by praktycznie wyciąć z naszej rzeczywistości, z naszej religijności, z naszej wiary chrześcijańskiej, ale wtedy co pozostanie z chrześcijaństwa? Jakiś konstrukt racjonalistyczny, odpowiadający mentalności, rozumowaniu człowieka naszych czasów. Ale będzie to kolejna odsłona tego, co stało się już za czasów samego Jezusa Chrystusa, że ludzie zamienili tradycję wiary na napisaną dużą literą, na tradycję swoją, ludzką, pisaną małą literą. Zawsze jakoś jest tak, że w każdym pokoleniu nam się po prostu nie mieści w głowie to, kim jest Bóg i jak On się objawia. Objawienie jest dla nas zawsze zaskakujące i rzeczywiście sprawdza się to, że to, co mówi Jezus, dziękuję Ci Ojcze, Panie nieba i ziemi, Stwórco nieba i ziemi, że objawiłeś te rzeczy przed roztropnymi i mądrymi, a objawiłeś je prostym, ludziom prostym. Tak, Ojcze. Tak, Ojcze. Myślę, że ciekawym byłoby zrobić statystykę, ile razy w Nowym Testamencie pojawia się to słowo w ustach Jezusa, Ojcze. Jest to serce życia Jezusa. I teraz mówienie, że
No, podkreślanie, że Bóg ma wiązanie z męskością, kobiecością jest nieco ryzykowne, że herezją jest to, iż Bóg ma płeć. Oczywiście, ja nie wiem, miałem nadzieję, że w dyskusji ten drugi będzie mnie traktował poważnie i nie będzie uważał, że jestem na tyle tak prosty, że rzeczywiście naiwnie wierzę, że Bóg jest mężczyzną seksualnie, że ma ciało i tak dalej. Nie, chyba że po prostu ten człowiek spotkał się z wieloma ludźmi bardzo prostymi, bardzo naiwnymi, takimi, jakimi byli niektórzy czy wielu ojców pustyni egipskiej. W ciekawym artykule, który ostatnio czytałem, księdza Arkadiusza Noconia, on próbuje odczytać wizję Boga w apoftegmatach ojców pustyni i opowiada też o problemach z antropomorfizmem, że kiedy antropomorfizm, czyli przedstawianie Boga zbytnio na ludzką miarę, zostało zadenuncjowane poprzez arcybiskupa Aleksandrii, to mnisi się zebrali w pustyni egipskiej i ekskomunikowali biskupa. Mówi, że głosi herezję. Jak to jest? Jak mamy się teraz modlić? Jeżeli Bóg nie jest ojcem, nie ma postaci człowieka, to jak mamy się tam modlić teraz do niego? Do jakiejś idei? Bo nie wiadomo czego. Oczywiście niektórzy byli zwykłymi, prostymi chłopami i dla ich pobożności nie było ważne rozważania metafizyczne, na ile Bóg jest człowiekiem, mężczyzną, a na ile nie, w sensie takim dosłownym, bo zresztą ksiądz Arkadiusz Nocoń podkreśla, że dla nich najważniejsze było doświadczenie Boga, a nie rozważanie na to, kim Pan Bóg jest i myślenie o tym, kim jest, i że praktycznie nawet nie można specjalnie się dowiedzieć z tekstów apoftegmatów, jakie oni mieli wyobrażenie o Bogu Ojcu, że dla nich po prostu modlitwa i życie duchowe było wejściem w osobistą relację z Bogiem. Bardzo zresztą cecha właściwa także mentalności żydowskiej. Praktycznie trudno jest mówić o teologii żydowskiej, bo dla Żydów jedyną teologią jest posłuszeństwo Torze, prawu Bożemu. A jeżeli gdy ktoś już rozważa o tym, jaki Bóg jest, to już jest podejrzane, że po prostu nie chce się słuchać Tory. Kimże on jest? Niewypowiedziany, mówi papież. Samoistne istnienie. Jedyny, stwórca wszystkiego. Zarazem komunia osób. Jest niewypowiedziany, a jednak powiedział nam o sobie, powiedział także, stwarzając nas, mężczyzną i kobietą, jako na swój obraz i podobieństwo. I stąd w całej tradycji Kościoła i również w polichromii Michała Anioła Bóg jest stwórca, jest przedstawiony jako starodawny ojciec, jako mężczyzna.